Średnia kwota wydatków na szkolną wyprawkę wśród rodziców to kwota około 500 zł. Jest to około 100 zł mniej w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast warto zobaczyć, że ten rozkład wydatków jest symetryczny. Mniej więcej taki sam odsetek rodziców wydało więcej, jak i mniej. I to jest dosyć ciekawy wniosek, ponieważ zawsze, rok co roku, te badanie wydatków na wyprawkę szkolną jest takim probierzem, czy raczej takim wskaźnikiem struktury dochodów i ogólnie poziomu sytuacji materialnej Polaków. Około 20% rodziców deklarowało, że wyda powyżej 700 zł, od 700 do 1000 zł, ale z kolei też było 20%, 1 piąta Polaków deklarowała, że wyda poniżej 300 zł. To wszystko jest uzależnione od tego, jaka jest sytuacja w rodzinie oczywiście. Czy dzieci odziedziczają po swoich starszych, na przykład starszym rodzeństwie, część materiałów. Ciekawa sprawa jest w związku z programem Rodzina 500+. Zaledwie 10%, czy blisko 10% rodziców deklarowało, że przeznaczy właśnie z tego programu środki na wyposażenie tornistru swoich dzieci. Natomiast należy pamiętać, że te środki zostały prawdopodobnie alokowane w inne wydatki codzienne, w związku z tym one zostały wydane na dziecko, tylko trochę w innym, pośrednio, tak, w innym wymiarze.